Hej wszystkim, z tej strony Bakul i zapraszam chyba już na ostatni odcinek z cyklu Gorki 17 i na krótkie podsumowanie. A mianowicie w ostatnim odcinku utukliśmy żołnierzy NATO i trochę niestety oberwaliśmy. Szczerze załadujemy zapas medyczny w naszych kolegów, żeby nie było wątpliwości. Dobra, i ten Trantin, myślę, a Trantin niech sobie, nie plasterek, przegryź sobie coś po prostu. No niestety, żołnierze NATO stwierdzili, że nam spuszczą łomot, ale my jakoś nie chcieliśmy mieć tak naprawdę spuszczonego łomotu i tak naprawdę to my im spuściliśmy łomot. No i co? No i podróżujemy sobie dalej w takim wypadku. Podróżujemy sobie dalej, z tym, że mamy trochę mało amunicji. Myślę, że rozdamy tutaj po dwa naboje. 9, 11, 7. Już widzę w sumie owicz, nie potrzebuje do tego, chociaż 11 mu się może trochę przyda. 8 gdzieś tak. 10, 9, 8, 10. Jakoś bardzo. Dobra, lecimy w takim ustawieniu. Wydaje mi się, że mamy tutaj dość dużo różnych rzeczy, więc nie musimy za każdym razem przecież strzelać z tych karabinów. Napalm, nie napalm, rakiety. Okej, widzę, że mamy trzy przyciski, jakieś dźwignie. Spróbujemy ją przełączyć. Pozbywamy się kolejki i bardzo dobrze. A dzięki temu, że pozbyliśmy się kolejki, czy możemy tu coś wziąć? Chyba niestety, ale nie. Możemy iść i kontynuować naszą podróż. Tu mamy jeszcze skrzynię. Myślę, że sobie z niej skorzystamy. Rakiety i bandaże. Jak mnie to cieszy. Więcej rakiet. Będziemy, myślę, że teraz mając już tutaj chyba 6 rakiet. Będziemy mogli nie oszczędzać tak naprawdę ich. Tutaj myślę, że czas dobrze byłoby zacząć używać nalotów. W sensie używać, nazwijmy to, dronów. Nie wiem, jak dron leci tutaj do podziemi, do bunkra, no ale myślę, że da radę. Będziemy mogli użyć do generatora energii, gromu czy pocisku. Natomiast dostaliśmy trochę bandaży tych podstawowych i myślę, że pasowałoby je rozdzielić tutaj między chłopaków. Ty dostaniesz 4, a Owisz dostaniesz 1. O, wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. No dobra, nie chcę... Kurwa mać, co się stało, do cholery? Okej. Jak się tu znaleźliśmy? Wygląda na to, że teleporter zadziałał. Mam nadzieję, że nie stanę się jednym z tych mutantów. Dobra, znowu wleźliśmy na teleporter, niestety. Tu są jeszcze jakieś dźwignie. Tym razem przez przypadek. Ale kolejki już nie mamy cofniętej, więc widzę, że czasu to nie cofa. Tylko wpływa to na zmianę lokalizacji. No dobra, jak idziemy sobie i mamy wroga. O kurczę. Wiecie co? Spędziłem już mnóstwo czasu z demonami i myślę, że one nie są takie złe. On mnie obserwuje. Jestem pewny, że on mnie obserwuje. Po południu wszyscy robimy się trochę głodni, nie? Harvester. No dobra. Owicz, powiedz mi ty, czy ty możesz go tutaj zmrozić? Nie. Bardzo mi się to podoba. To znaczy, że Trantin też może tutaj zmrozić tego kolegę. A co za tym idzie? Kolega z tyłu, niestety, co jak co. A nie, uda mu się tutaj przejść. No dobra. No ważne, że ci są zmrożeni, więc to jest w sumie najważniejsze. Zobaczymy, czy
wodzu będzie w stanie go zranić pod tytułem bronią jonową. Ha! Niestety, osłona przed bronią energetyczną byłoby za dobrze. Dobra, ale się tylko... nie zauważyłem tego niestety. To trochę źle. No dobra, ale harwestery mamy zamrożone. Wiemy, że są odporne na broń energetyczną. Okej. Rozmrażać ich niekoniecznie jeszcze chcemy w pierwszej kolejności. Te są odporne na ogień. Harwestery być może nie są odporne na ogień. Więc widzę, że wodzowi niestety, ale pozostaje już... A Witch ma coś jeszcze takiego ciekawego? Ta, Witch może podejść i gościu paski przez plecy załadować. 20 plus 4. Może do niego przywalić też za połowę obrażeń. Ja nie powinienem chyba zaczynać tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, od harwesterów, moim zdaniem, tylko powinienem chyba zacząć od rozwalenia. O kurczę, ale mam pomysł. Zajdę sobie trantynę tu, podstawię to. Wezmę sobie, wyciągnę może, aha, nie wyciągnę sobie. Ale powinienem chyba zacząć od rozwalenia Sister of Mercy, bo dość duże obrażenia, coś czuję, że dostanę. O, widzę, że to już się za Trantina niestety wzięła. Trantin w sumie, Trantinem będę mógł je teraz pomrozić, a ta widzę, że Owiczowi przywali niestety. Trochę mniej, a potrzebuję, czy mnie dojdę. 43, dobra. Tutaj będziemy mieli wybuch. Mam nadzieję, że będziemy mieli wybuch. Ale nie chciałbym oberwać też Trantinem. No dobra, może żeby rzeczywiście tak Owiczem skończyć tutaj działanie, bo tam i tak nie dojdę. Przywalnę mu tutaj za połowę. Wodzem przywalnę mu za 15. Skończmy z nim zabawę. Dobra, Jarek Owicz sobie tutaj podejdzie. Znowu niestety dość mocno oberwie. Co wodzu, wodzu, wodzu? Co zrobisz wodzu? Wodzu w sumie mógłbyś sobie podejść tutaj. A harwestera. Teraz ty kolego. Ty kolego, pasujesz, żebyś mu przywalił z rakiety w sumie, tak sobie myślę. To będzie chyba najrozsądniejsze, co możesz zrobić. Kurczę, mogłem przywalić w ich dwóch, nie pomyślałem. No dobra, ale ładuj w niego tutaj z rakiety. 31, rosną umiejętności strzeleckie, to co prawda to niedużo, ale zawsze to lepiej niż nic. Dobra, 40 plus 2, obydwoje do oberwali z granata. Znaczy z granata, z dynamitu tak naprawdę. No niestety Trantin teraz oberwie, Owicz też teraz niestety oberwie. Ale Owicz ma kontratak, nie pozostaje duszny. Tak został w końcu zrobiony. O panie, jak ty tu potłuczesz. A, tylko 8 to. Sobie teraz jak tak myślę, że tylko po 8 tuczę, to widzę, że to trochę strata była. No ale trudno. Podejdziemy sobie tu, szczelimy sobie do ciebie z boku. Owiczowi urosną umiejętności strzeleckie. O kurczę. Wezmi jeszcze jedną rzecz. Czy ty masz załadowaną bronionową?
nie masz. Dobra. Podpal sobie w takim razie tego. Zobaczymy, czy one są odporne na ogień. Nie są. Nie są odporne na ogień i to był właśnie błąd, bo można by było wtedy je załatwić. Nie wiem, czy chcę kolejną rakietę w niego ładować tak naprawdę. Dobra, spróbujemy w takim razie z karabinu do niego przywalić. Mam nadzieję, że detnie. Szczęście. Kurczę, dwa brakło. Trantin oberwie, mam nadzieję, że przeżyje. Oj, teraz to chyba skopałem, bo i wodzu dostanie. Oj, będę miał poważne leczenie po tej walce. Zły target obrałem sobie na początku. Bardzo zły target sobie obrałem na początku. Kontratak. No tak, kontratak to już kill him. Jeszcze plus dwa. Bardzo zły target. Nie wiedziałem, co te harwestery robią. Mogły mnie po prostu tak naprawdę olać, szczerze powiedziawszy trochę. O, idź tutaj, zamrozi sobie ładnie teraz. Mogłem je tak naprawdę mogłem je olać i po prostu sobie je bić. Dobra, Sullivan, powiedz mi, czy ty jesteś w stanie go teraz bronić? Aha, on jest odporny na broń jonową. Dobra, no. Odporność na broń jonową. 11 punktów życia. Dobra, to wykończ go w takim razie klasycznie. Bardzo mnie to cieszy. Trantin w sumie, kurczę, za 70 dasz. Weź ty se strzel większą apteczkę, bo jest z tobą źle. Chawic sobie podejdzie tutaj kulturalnie od tyłu. Przetestujemy shotguna na plecy, na zamrożonego kolesia. 38 plus 4, bardzo ładnie. Okej. Zastanawiam się, czy wodzowi nie oddać też zamrażacza. Żeby albo zamrażał, albo podpalał, coś w tym stylu. Dobra, teraz szkoda mi naboju, więc go dobij toporem. Kurczę, oborwałem niesamowicie w tej walce. To tylko taka prosta standardowa walka, niestety. I czemu? Oni już przestali awansować. Ten ma 9. Ten ma 9 poziom. 700 doświadczenia, dużo. Ten ponad 700. Ten to już w ogóle tragedia. Sullivan powinien mnie jeszcze raz przylevelować. Powinien. Dobra, Owicz. To łyknij te tablety. Wściekły. Czyli tabletki, które dają ci wściekłość. A jak dają ci wściekłość, to znaczy, że będziesz mocniej bił i rzadziej trafiał. Dobra, może tam... O, jakaś machineria, jakaś skrzynka. Obliczmy, co tu mamy w skrzyneczce. Rakiety, napalm. Same rarytasy. Napalm dla Trantina, bo Trantin ma wyrzutnię napalmu. Rakiety w sumie też ma tylko Trantin, więc do niego. Naboje wodzowi, jednak trochę więcej wodzowi nabojów. Tu mamy shotguna, mamy kałacha, mamy to, więc... Mamy jeszcze jakieś granaty, w ogóle granaty nam się skończyły. 8 naboi mamy za to. Przez 8 w sensie rakiet. Dobra, panel kontrolny teleportera. No to wyłączmy teleporter w takim razie. Okej.
Dobra, w takim razie wychodzi na to, że możemy wejść do środka, do laboratorium. Dobrze. I bardzo mnie to cieszy. On cały czas jest, widzę, wściekły. Zobaczmy, czy nie ma tutaj jeszcze... O, jest skrzyneczka. Tak, właśnie coś myślałem. Ho, ho, miotacz energii. Kamizelka kewlarowa. Dobra, kto nie ma jeszcze kamizelki kewlarowej? Tanti, nie masz kamizelki kewlarowej z tego, co wiem. Tak. Dobra, widzę, że teraz już wszyscy mamy kamizelki kewlarowe. Widzę, że wodzu dostał miotacz energii. A może Owiczowi daj. Masz jonowy, karabin. Daj Owiczowi, bo Owicz ma tylko co on ma. Ma zamrażacz ewentualnie. Ewentualnie ma shotguna, kałacha, znaczy karabin i siekierkę. A ty to jesteś uzbrojony po zęby i napalm, i rakietnicę, i karabin, i Uzi, i wszystko, dobra. No dobra, no to Owicz sobie w takim razie polata z tym cackiem energetycznym. Ale widzę, że tu chyba dalej nie da się iść. Nie chcę tam wchodzić jeszcze do środka, do labu. Zszedłbym tutaj na dół, zobaczyć, co tutaj się będzie działo. No bo teleporter wyłączyliśmy, ale coś mi mówi, że ten teleporter, ten, który wyłączyliśmy, to tam jest koniec gry. O, a tu mamy jeszcze skrzyneczkę na przykład, właśnie. Strzelby, bomby zegarowe, strzałki. Super, super rzeczy. Wodzu ma chyba jeszcze pistolet na ogłuszenie, z tego co pamiętam, tak, to zawsze będzie mógł spróbować przynajmniej strzelić. Każdy dostanie minę. Owicz będzie miał dwie, bo Odzu będzie miał dwie, bo Odzowi to idzie całkiem nieźle. Dobra, każdy dostanie jeszcze po giga apteczce, na wszelki wypadek. Okej, Owicz, zapodaj tutaj jakieś leczenie panu Wodzowi. 104... Jedzonko... Dobra, jakieś leki przeciwbólowe, chyba ma jeszcze jakieś odtrutka na usypianie, to może jednak nie. Odtrutka na gaz bojowy, to też może jednak nie. Ale jedzonko to Trantin. Trantin miał jakieś przeciwbólowe, chyba tak, no to Wodzowi. No dobra, i wszyscy jesteśmy pełni z tego, co widzę. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że wszyscy jesteśmy pełni. Pełni w sensie takim, że mamy... mamy pełno życia, pełno apteczek. Jest nas co prawda trójka. Nie ma Wasyla, Makwiden co prawda nie żyje. Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. Co? Co? Myślisz, że one tu są, prawda? Może. Coś dziwnego się tu dzieje. Okay. Jest za cicho. Miejcie oczy szeroko otwarte. Dobra, jak to cacko działa? W ten sposób? No to odpalamy, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Osłona przed bronią energetyczną. No dobra, to wiemy, że ktoś już tutaj jest w takim razie. No to co, myślę, że sobie tutaj podpalimy, zobaczymy, czy mają też... O, mają też osłonę przed ogniem. Super, przed bronią energetyczną, przed ogniem. Czyli co, osłona też jest pewnie przed bronią jonową. Chyba nie trafiłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. A tu jest jeden, tu jest drugi. Zatruty i wściekły. Kontratak. Odpalają. A, ładowanie. W środku jest, ich jest tu pięć. Nie podoba mi się, to będzie ciężko. No dobra, jak jest ich pięciu i mają takie super osłony przed wszystkim. Strzelmy sobie w środek, zobaczmy. Okej.
Franklin on Port to Zuzi. Okej, widzę, że dwa strzały wystarczają w sumie, żeby się ich pozbyć. Owicz, bo ty jesteś zatruty, a nie lubię, jak ty jesteś zatruty. Ale nie masz żadnej odtrutki i mnie to trochę niepokoi. Kurczę, nie pamiętam, gdzie on był. Chyba gdzieś tutaj, ale to wiesz co, Owicz, myślę, że usta się w ten sposób. Sullivan ustaw się w ten sposób i zobaczymy, gdzie skończą. Okej, ten widzę, zatruje mi niestety jeszcze Sullivana. Ale będę przynajmniej wiedział, gdzie stoi, a to już dużo. Okej, na rogach tutaj stoją, powiedz za 4. No, panie wodzu, sprawdźmy jeszcze raz, czy mają odporność przed ogniem. Chyba mają. A mają odporność na zamrożenie? No dobra, pytanie za 100 punktów, przed czym nie mają odporności w takim wypadku. Okej. Okay. Podłożyłem bombę na wszelki wypadek. Powinno go wysadzić. Okej, okay. Widzę, że Owin znowu niestety będzie zatruty. Ale przetestowaliśmy na nich wszystko. I, mają odporność na ogień. I mają odporność na niskie temperatury. I mają odporność na... No niestety. Ale na wybuch nie mają odporności, a to już jest dobrze. Kurczę, 15 aż dostał. Nie podoba mi się to, strasznie, strasznie mocno obrywamy przez to. Dobra, no to co, Owic, zaczynaj tutaj zabawę. Zatruty, wściekły. 21 plus 2. Odporność na broń jonową, to samo. Kurczę, na wszystko odporność. Na ogłuszenie pewnie też mają odporność. Jak będzie ich trochę mniej, tak myślę sobie, to to testujemy. 21 plus 4. On jest tutaj jeden. Albo tutaj, tutaj chyba jest. Dobra, no tak, jest tutaj. To my w takim razie zrobimy taki trik. Weźmiemy Uzi, przejdziemy tu i odpalimy do niego. Szczęście, 25 plus 2 i bardzo dobrze. No dobra, powiem tak, na razie z tego co widzę jest dobrze, ponieważ jesteśmy tylko zatruci. I tutaj widzę kolejny eksplodował, o kurczę, dalej będziemy zatruci. Tu jest jeden jeszcze. I gdzieś tam dalej jest jeszcze jeden, niestety. Kurczę, po 15 dostajemy cały czas, no mnie trochę niepokoi. Dobra, kończmy. Eliminujmy ich w takim razie. 26 plus 4. Jeden jest też taki, że nie wiemy, ile mają tak naprawdę życia. Eee. 22, ale chyba coś koło 50 z tego co widzę. Dobra, teraz też dostaniemy po 10? Nie, o dobra, to przy łóżku jest. Nie, po 5. O kurczę, kapitan dostaje 15.
wodzu dostaję tylko trochę więcej, niestety. Dobra, wodzu, no to odpalaj tutaj w niego elegancko. 22. O, widz, zakończ tutaj te starania drania. Mamy zwycięstwo. Wow, ciężka jest walka z niewidzialnym przeciwnikiem. No ale cóż, udało się. Musimy się niestety, ale znowu podleczyć. Odtrutka na gaz bojowy, nie wiem właśnie czy... Czy to muszę wszystkim teraz zaaplikować? Dobra, każdy dostał odtrutkę na gaz bojowy. A plasterki, o, gdzie masz plasterki? Ty miałeś ich sporo. Dobrze, 3. Tutaj, teraz tak, 57, coś za 50, co by cię mogło uleczyć, to cię może uleczyć za 50. Dobrze, Trantin, coś, co cię uleczy za 40. Dobra, to ci wystarczy, wydaje mi się. Dobra, możemy iść dalej z tego, co widzę. To jest jakiś generator. Dobra, tam jest chyba główne pomieszczenie, ale za czym tam wyjdziemy, obskoczmy tutaj wszystko. Kurczę, ale one rzeczywiście są... Dość, że są niewidoczne, to są jeszcze niewrażliwe na wszystkie chyba możliwe rodzaje broni, typu, nie wiem, zamrożenie, ogień, trucizna, chociaż nie, no trucizny nie testowałem na nich. Ja też już chyba tak naprawdę nie miałem za bardzo czym. Pytanie, czy na ogłuszenie też są wrażliwe. Zastanawiam się, czy jakbym o tym wiedział wcześniej, to czy byłbym w stanie uratować McFeeden. Ja chyba go tam próbowałem podpalać, z tego co pamiętam. Okej, tu mamy generator. Wokół generatora możemy pochodzić. Chyba możemy. Ale coś mi się wydaje, że ten generator pasuje w jakiś sposób zasilić. Pytanie, czy mamy to? Okej, to urządzenie prawdopodobnie wytwarza prąd dla centrum komputerowego. Dobra, włączmy to. Okej. No, mamy tutaj piękny wielki stojan z nawiniętą cewą. Zróbmy sobie zapis. Sobie zapis w takim razie na lab 3. Okej. Myślę, że Trantin trochę częściej będzie teraz strzelał z wyrzutni rakiet. Owicz trochę częściej z shotguna, ze strzelby w sensie. Nie będziemy się teraz już hamować, tak to nazwijmy. A jeszcze mamy wodza... ataki, że tak powiem, z powietrza, w sensie naloty, których możemy użyć. Trantin, gdzie ty jesteś, człowiek? Czemu ty się zgubiłeś? Dobra, nieważne. Stacja robocza. Centrum komputerowe. No dobra, co tu możemy zrobić? Włączone jest zasilanie, można tu użyć macierzy dyskowych. No dobra, zasilanie z tego co pamiętamy jest włączone. No dobra, włączmy w takim razie i spróbujmy użyć tych macierzy dyskowych. Wasili! Dobrowski, co jest grane? Słyszeliśmy twoje krzyki. Byliśmy pewni, że nie żyjesz. Ale bardzo chcieliście mi pomóc. Na szczęście nie potrzebuję pomocy. Ale słuchajcie, mamy niewiele czasu. Mam już dość tych zagadkowych historii. Zwabiłeś nas tutaj, prawda? Śledziłeś nas od tych kanałów. Chcesz wysłuchać, co mam do powiedzenia, czy będziesz tylko zadawał pytania? Dobrze, wysłuchamy cię. Pewnie słyszeliście już o Gorki 17. Rosyjskim mieście zbombardowanym przez wojsko. Skąd o tym wiesz? Pytania, pytania, pytania. Siedź cicho i słuchaj. Dobrze. Więc... wiecie o Gorki 17, ale na pewno nie słyszeliście o rosyjskim eksperymencie o nazwie Dasha z Familii. I nie słyszeliście też o teleportacji. Tak, to nie fikcja. To działa.
Tylko, że za dobrze. Oczywiście, Dasza z familii to wojskowy projekt. Najpierw teleportowali zwierzęta, a następnie ludzi. Wszystko szło świetnie, ale po 2 tygodniach ludzie zaczęli się zmieniać. Ich skóra zmieniła kolor, odczuwali dziwne bóle, dostawali ataków furii i co najgorsze, ulegli mutacji. Przestali być ludźmi, a stali się, jak to nazwali naukowcy, hybrydami. Czy naukowcy przerwali eksperyment? Nie. Zabili hybrydy, zmodyfikowali nieznacznie urządzenie teleportujące i zaczęli od początku. Teraz jest jeszcze gorzej. Mutacja postępuje szybciej, w ciągu 2 godzin. Co gorsza, mutacje zaczęły się rozprzestrzeniać jak epidemia. Co na to naukowcy? Twierdzą, że proces teleportacji stworzył wirusa, który zmienia człowieka. Nawet naukowcy z całą swoją wiedzą nie uchronili się przed działaniem wirusa. Mutacja dotknęła ich tak jak innych, więc nadleciały bombowce, zniszczyły miasto, wszyscy zginęli. Poza mną. Coś masz na to jakiś dowód? Czy mam dowód? Ja jestem dowodem. Przetrwałem tragedię w Gorki 17. Byłem częścią tego eksperymentu. Tylko ja się nie zmieniłem. Może miałem szczęście, a może nie. Dobrze, przetrwałeś, ale jak się tu dostałeś? Ludzie nie uczą się na błędach. Jak widzicie, prace trwają nadal. Sprowadzili mnie tu jako, jak to się nazywa, kopię zapasową? Oczywiście, wraz z ich nadejściem horror zaczął się od nowa. Sami widzicie, co się tu dzieje. Żaden człowiek by tego nie zrobił. To dzieło szatana. Dlaczego mielibyśmy w to uwierzyć? Tak, ja też. Tylko ty przetrwałeś. I tylko ty chcesz o wszystkim opowiedzieć. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Przyszedłem tu z wami. Ryzykowałem własnym życiem. Czy to nie dowód? Słuchaj, macierzy dyskowe mogą to wszystko naprawić. Mogą naprawić ludzi. Mówisz poważnie. Dlaczego od razu nam tego nie powiedziałeś? Wielu ludziom zależy na tym, żeby tego nie naprawiać. Chcą, żeby to wszystko przepadło, umarło. Teraz, gdy już wiem, że do nich nie należycie, mogę wam powiedzieć. Same słowa nic nie znaczą, Dobrowski. Chcę czegoś więcej. To czysta głupota. Skąd mamy wiedzieć, że te dyski nas nie zabiją? Wiedziałem, że z tym Dobrowskim będą kłopoty, gdy tylko go zobaczyłem. I nie myliłem się. Zamknij się, Owicz. Sprawdźmy, czy te macierze dyskowe działają. Jak na kogoś, kto przetrwał tragedię w Górki 17, to jest wiedział. Do cholery! Coś powinno się stać! Uważaj, Sullivan. Odsuń się od tego sprzętu. Nie mogę tego zrobić, sir. Ludzie chcą wiedzieć, co tu się działo. Ludzie chcą spokojnie spać, żołnierzu. Odsuń się od tego sprzętu. Nie, sir. Mam wiele pytań i chcę poznać odpowiedzi. Słuchaj, Sullivan. Masz jeszcze szansę wyjść z tego żywy. Myślałem, że jesteśmy po tej samej stronie. Tu nie ma stron. Nie ma zła i dobra. Muszę tylko posprzątać ten bałagan, chłopcze. Lubię cię i przysięgam na grób mojej matki, że zostaniesz odznaczony za to, co tu zrobiłeś. Pośmiertnie, jeśli będzie to konieczne. Wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić swoje odznaczenia? Zastrzelić ich. Czyli na to było w to uwikłane i wszystko jasne. Dobra, cwaniaki, tak się chcecie z nami bawić? Grom jest dość duży, to ja nie będę miał, sorry chłopaki, nie będę miał teraz dla was litości. Pierdyknę wam pocisk. Leżeć. No mercy. Zwiększmy sobie szczęście w tym wypadku. Będą cwaniaki mnie tu straszyć. No, to było szybkie zwycięstwo. Mamar na to, 3 kolesi, 780 doświadczenia. Nic się nie stało. Czy dyski nie powinny czegoś zrobić? Jesteś głupcem, Sullivan. Wiesz, kim jest ten człowiek? To prawa ręka Kozowa.
Dobrowski, o czym on mówi? Dlaczego dyski nie działają? Poczekaj chwilę. One działają. I nie słuchaj go, on jest z Kozłowem. Próbuje nas wszystkich zabić. Uwierz mi, ja jestem niewinny. To on jest zabójcą. Nie słuchaj go, Sullivan. On cię okłamuje. Był prawą ręką Kozowa i wykorzystał cię, by dostać się do laboratorium. Sam nie potrafił tego zrobić. Nie? Ty głupcze. A gdzie niby teraz jestem? Dobrowski, co ty mówisz? Teraz mogę ci już powiedzieć, Sullivan. Zrobiłeś, co chciałem. Uruchomiłeś laboratorium. Widzisz? Dysk działa. Teraz moc jest wszędzie dla tych, którzy rozumieją. Dla mnie. Dość tego! Jesteś aresztowany! Cofnij się! Gin! Dobrowski? To coś? Zatrzymać to! To idzie za Lamarem! Do diabła z generałem, szefie! On próbował nas zabić! Ale jest człowiekiem! No dalej, ruszać się! No i mamy zmutowanego Dobrowskiego, z którym musimy stoczyć walkę. Dobra, Dobrowski, jak tak chciałeś z nami pogrywać, to masz tu... masz tu promień z jaśniejącego nieba. Okej. Jak daleko dojdziesz, Dobrowski, tutaj dojdziesz? No to... Owicz ci tutaj zostawi niespodzianeczkę. Jak na Owicza przystało, cofniesz się. Dobra, a ty typie co? Lecimy z tematem w niego, nie będziemy się z nim cackać. Niech płonie! Tutaj chciałeś nas oszukać? No zobaczymy, jak oberwiesz. Cwaniak wstrętny. No dobra, tutaj widzę, już dostałeś. Poprawimy ci teraz kolejną rzeczą, wyrzutnia rakiet. Go to hell! O, to tak trzeba z nim rozmawiać, inaczej to nie przejdzie niestety. Bomba zegarowa, zobaczmy, miotać. To są umiejętności strzeleckie, nie ma litości. Dobra, no to co, cwaniaku, lecimy, grom z jasnego nieba. Okej. Musimy się cofnąć, ponieważ widzę, że średnio to wygląda. Bronimy kapitana, ale na Dobrowski nie masz już raczej co liczyć na naszą pomoc. Twoja tura, cwaniaku. O! To było takie szybciutkie. 628 damage'a. 229. No i po chłopie. Nara, Wasili. Ja umieram, Sullivan. Szybko. Musisz mnie wysłuchać. Sam! Owicz, Tantin! Zostawcie nas samych. Nie powinieneś był mnie powstrzymywać. To już nie ma znaczenia, ale są inni. Oni nie mają takiej siły woli jak ja, syn. Jacy inni? Gdy to wszystko się zacznie, puszczą im nerwy. Oni nie rozumieją konsekwencji. Nie to, co ty. Ty to widziałeś. Słuchaj uważnie. Niewielu ludzi wie o tym, co ci zaraz powiem. W 1989 roku jeden z naszych chłopców, Gordon Dester, odkrył coś niesamowitego. Odkrył, że wszyscy mamy jeden specjalny gen. Wsteczny gen. Rodzimy się z tym genem, tylko że jest jakby uśpiony. Pewnego dnia jednak się obudzi, a wtedy wszyscy zginiemy. Kto wie, jak długo nosimy ten gen. Prawdopodobnie od czasu, gdy nauczyliśmy się chodzić w pozycji wyprostowanej. Przez cały ten czas nasz mały gen był uśpiony, podobnie jak u dinozaurów. Lecz nagle zaczął tykać jak bomba zegarowa. Z roku na rok mamy coraz mniej czasu. Dotychczas to ukrywaliśmy, ale czas się kończy. Zostało jeszcze mniej więcej jedno pokolenie. Mówisz o całej ludzkości. To bzdura. Tu
tu chodzi o masową broń, prawda? Przysięgam, że mówię ci prawdę. Kłamiesz. Widzieliśmy tu Rosjan. Oczywiście. Mają kilka tęgich umysłów gdzieś na Syberii. To najlepsi fizycy na świecie. Jeden z nich, Morozow, zaprojektował urządzenie teleportujące. Jednak nie mieli funduszy na sfinansowanie projektu. Wtedy przyłączyliśmy się do przedsięwzięcia i załatwiliśmy pieniądze. Wierzyliśmy, że proces teleportacji pozwoli usunąć Gendestera z ludzkiego DNA. I zadziałało. Ale potem Rosjanie odmówili przekazania nam urządzeń teleportujących, a Morozow zniknął. Jak mówiłem, potrzebowali pieniędzy. Generał Kozow, który był koordynatorem projektu ze strony rosyjskiej, postanowił zrobić na nich interes. Wymyślił sobie, że może je sprzedać komuś, kto za nie zapłaci. Młodszy brat Morozowa przekonał go, że mogą służyć jako broń i powiedział, że potrafi je obsługiwać. Kozow stworzył Gorki 17, miasto, gdzie znajdowało się laboratorium, a Władimir zaczął poddawać ludzi mutacji z maszynami. Jednak wszystko wymknęło się spod kontroli, więc Kozow postanowił zbombardować całe miasto. Chciał, żeby wszyscy na górze sądzili, że technologia została zniszczona. Tylko, że technologia ocalała. Tak. Kozow i Władimir Morozow przetrwali. Stworzyli tu dodatkowe laboratorium. Wtedy Władimirowi puściły nerwy i zaczął demaskować cały projekt. Wystraszył się, że Kozow go zabije. Nie przejmował się jednak ofiarami eksperymentów. Oszukał cię. Powiedział, że próbował uratować miasto. Może mówił prawdę. Daj spokój, Sullivan. Tu chodzi o cały gatunek ludzki. Wysłałem cię z grupą, żebyście odnaleźli to miejsce. Jednak nie mogłem cię zostawić przy życiu, gdy już je znalazłeś. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby podano do publicznej wiadomości informację o genie Destera. Nie, nie wierzę w to. To straszne. Musisz mi uwierzyć. Ja umieram, ale jest jeszcze szansa. W laboratorium jest mały przedmiot, który może nas wszystkich uratować. To właśnie tego szukał Kozow. Znajdź go. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co robić, gdy już go znajdziesz. Proszę, uwierz mi. To nasza ostatnia szansa. Generale, załóżmy, że panu wierzę. Proszę mi powiedzieć, kto jeszcze o tym wie. Proszę, idź już. I pośpiesz się. Wkrótce pojawią się inni. W laboratorium jest tajne pomieszczenie. Znajdź je. Boże, miej nas w opiece! Koniec! Udało się, przeszliśmy grę pod tytułem Gorki 17, więc przejdźmy sobie do jakiegoś krótkiego podsumowania może. Gra oczywiście polskiego studia, co widać tutaj to po autorach jej. Tak jako taki... Taką ciekawostkę powiem może, że pan Grzegorz Miechowski jest aktualnie, o ile się nie mylę, prezesem studia 11bit. W Warszawie, natomiast pan Adrian Chmielarz pracuje w CD i w CD Projekcie, więc można by powiedzieć, że stworzyli taką grę, jak zaczynali, czy tam kilkanaście lat temu, to właściwie to ponad 20 już lat temu. Dalej przechodząc do samej gry, gra mi się podobała. Podobała mi się bardzo ze względu na dobrze napisaną fabułę, na może nie na dobrze napisaną, na dość ciekawą fabułę i dobrze napisane postaci oraz odegrane. Na przykład bardzo mnie podobało się w momencie, kiedy było nawiązanie, był Polak przede wszystkim w tej grze. W tamtych czasach to się raczej nie zdarzało, żeby Polacy brali udział w grach, albo nie było to tak dość dobrze zaznaczone i podkreślone, tak jak na przykład w tej grze, gdzie tam była pokazana ta niechęć polsko-rosyjska.
była pokazana jego, że tak powiem, przywiązanie do kultury, a w polskiej kulturze, jak wiadomo, dość mocno oddziałuje religia katolicka, gdzie Oblicz co chwila nawoływał do tego, że to są same pomioty szatana, z którymi musi walczyć, że Sullivan go miał w pewnym momencie dość. Mało tego, bardzo dobrze wyglądały archetypy tych postaci, tak samo, według mnie przynajmniej, tak samo jak Cole Sullivan, taki typowy, twardy kapitan dowodzący małą grupą komandosów, który jest skupiony na wykonaniu zadania. Bardzo mi się podobał ten charakter. No, jeśli chodzi o Trantina, no to typowy Francuz, tak? Przed walką tragedia, że wszyscy zginiemy, uciekajmy i tak dalej, a tak naprawdę się okazuje, że jednak mieli tą siłę, żeby walczyć, zwyciężyć i przechodzić dalej. Owicz oczywiście, jak to Polak, robiąc na złość, to podkręcał tą atmosferę. To jeśli chodzi o postacie pierwszoplanowe i to bardzo mi się podobało. Postacie drugoplanowe no już nie były tak fajnie napisane. No może trochę McFadden. Jeszcze Joan McFadden miała jakieś tam dno. No i Vasili, który pod koniec gry podchodzi do laboratorium, do nas i nas wszystkich wykiwuje tak naprawdę, więc no, trochę można było się tego spodziewać. Jeśli chodzi o grafikę, moim zdaniem, no nie mamy tutaj, że tak powiem, fanfarów tak naprawdę. Zestarzała się, to dość mocno się zestarzała, ale no, da się coś jeszcze z tej grafiki wyciągnąć, da się to obejrzeć. Chodzi mi o sam system walki, o sam system podróżowania po lokacji. Zatem grafika, całe tło graficzne, no to była grafika 2D z elementami tylko trójwymiarowymi, z reguły tymi interaktywnymi. Natomiast jeśli chodzi o interfejs, o bronię, to jak najbardziej ok, jak najbardziej spoko. Muzyka? Spoko. Muzyka po prostu w klimacie. Nie urzekła mnie jakoś super, ale mi się podobała. Bardzo, bardzo pasująca do tej gry, moim zdaniem przynajmniej. Gameplay. Gra typowo gra taktyczna. Coś dodać, coś ująć? No nie wiem, no. Nie grałem tak naprawdę w jakąś dużą ilość gier taktycznych. Ja mam tu na myśli bardziej XCOM-a, więc też nie mogę w jakiś sposób się tam super wypowiedzieć. Ale podobało mi się, że był ten element taktyczny, że atakowanie od boku dawało plus 2 do obrażeń, atakowanie od tyłu plus 4. Różne rodzaje broni, różne rodzaje obrażeń, typu płomień, zamrażanie, czy tam, nie wiem, trucizna bądź ogłuszanie. Według mnie bardzo fajne to zrobione. Odporności też bardzo prosto zrobione, albo ta odporność jest, albo jej po prostu nie ma. Nie ma to, że redukuje jakoś tam obrażenia o ileś. Znaczy to też było, ale chodziło mi bardziej o odporności potworów na dany żywioł. Nazwijmy to żywioł w cudzysłowie. A tak, no ponieważ były trzy rodzaje pancerza. Albo był lekki pancerz, średni pancerz, z tego co widziałem taka czerwona ikonka, to był ciężki pancerz. Parę fajnych unikatowych broni, które mieliśmy możliwość zobaczyć na samym końcu w walce z Vasilim, gdzie odpaliłem je wszystkie, żeby to fajnie wyglądało, nawet do nas nie doszedł tak naprawdę, więc no, tak to wyglądało. Powiem szczerze, jedną taką kwestię, jak grałem za dzieciaka w nie pamiętam w ogóle, że McFadden zginęła. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość, żeby ją uratować. Po prostu tego faktu nie pamiętałem gdzieś. Pamiętałem, że Vasili na samym końcu rzeczywiście odwala taką sytuację, jaką odwala. Ale rzeczywiście nie pamiętałem tego, że McFadden gdzieś tam padła po drodze. Tak samo nie pamiętałem, czy będę miał Lawskiego do walki z Vasilim, z ostatnim bossem, czy nie. Więc tak to wyglądało. No i tak w sumie reasumując, czemu postanowiłem ograć tą grę? Z tego powodu, że za czym jeszcze założyłem kanał, za czym zacząłem bawić się w ogóle w kanał, to była pierwsza gra, którą stwierdziłem, że nagram na kanał. Jak wszyscy wiemy, wyszło to trochę inaczej, FTL zwyciężył. I
No i AMV-ki jeszcze tam nagrywałem przez jakiś czas, więc postanowiłem to spełnić i rzeczywiście nagrać tą grę. No i dobra, wydaje mi się, że to tyle podsumowania. Cieszę się, że mam ją na kanale. A z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne serie. Do zobaczenia. Miłego dnia, nocy, oglądania, czy czegokolwiek tam chcecie. I zapraszam do kolejnych serii. Trzymajcie się. Cześć.